Witam w kolejnym odcinku R2150 Escape from Planet, kampania LC po stronie ED tym razem. Udało mi się przetransportować resztę zasobów bez jakiegoś upierdliwego czekania. Znalazłem te budynki tych sił indyjskich. Faktycznie przeoczyłem w jednej bazie tam wieżyczki, kurcze, były wyłączone, ale no, doprodukowane zostały kliony. Zgodnie z tym, co się działo w komentarzach, zmieniłem opcję na świecenie kolorów. Powiedzmy, że jak na razie dwa komentarze odnośnie ustawień, to może nie tak dużo, no ale jednak zawsze coś, nie? Więc jak się pojawi więcej komentarzy z inną opcją, to to oczywiście zmieni, ale jak na razie są te dwa, które są za tą opcją, więc jest bez mgły i ze świeceniem kolorów. No, dobra. Załadujemy, o ja, znowu jest zwolnione tempo. Załadujemy trochę jednostek i lecimy do... Tych to trzeba się będzie pozbyć niestety. Do kolejnej misji. Tutaj pilnuję. Dobra, 20 tysięcy powiedzmy, że... Zostawię na projekt, no nie? A resztę sobie wezmę. Załadowało się wszystko? Już prawie. Tak. Mamy trochę sił. Te regeneratory to nie zostaną. I mamy do wyboru Egipt lub Kongo. Neon nie tracił czasu i dostarczył nam kod dostępu do eksperymentalnego działa plazmowego w Kongo. Kod masz już w swoim komputerze pogodowym. Działo jest jeszcze prototypem, więc masz przygotowane na niespodzianki. Lub Neo zama kody autodestrukcji dla basu CS w Egipcie. Chciałbym, żebyś miał go na oku. Wydaje mi się, że weźmiemy Egipt na początku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze tylko jeden raz muszę przetransportować surowce. Nie będę musiał się za bardzo skupiać na pilnowaniu tego, więc jeszcze moment. Możliwe, zaraz będę musiał wstać na chwilę, ale to... Momencik. Otworzyłem sobie okno, żeby się wywietrzył pokój. Tak delikatnie, ale już zaczynam czuć chłód powoli, więc jak będzie za zimno, to będę musiał... No. Wstać, zmienić to. Temperatura na Ziemi stale wzrasta. Naturalne zasoby wodne wysychają. Klimat przechodzi w pustynny. Dzisiaj też byłem... bardzo taki poranny odcinek jest. Znaczy poranny to zależy dla kogo, nie? O tak, zresztą najpierw przeczytajmy. Sombra Hokier. Neo złamał kody autodestrukcji dla basu CS w Egipcie. Katastrofa na Kamczatce chyba niczego nie nauczyła UCS. Oczywiście Neo uparł się osobiście zniszczyć bazę. Proszę, nie odstępuj go jej na krok i uważaj, żeby nie wpadł w amok. Nie ufam mu. Nieszczęście zrobimy z tobą. Co ty stulasz? Jaka mesjanistyczna megalomania. Wszystko to z tych kłamstw. Fęk, ja odwalamy do was brudną robotę, więc bądź ostrożniejsza w swoich osądach, siostro, bo mógłbym się poczuć zmuszony umieścić w internecie LC nagrania twoich czułych spotkań z tą małą z Centrum Postępu. To jest szczyt wszystkiego, Syrej. Wlej swym komponowym oleju do głowy, albo obaj mnie pamiętacie. Czyżbym wychwycił krytą nutę agresji? Ma zakomana sombra. Te wszystkie wasze numery spokojem i szczęściem tylko pozory, ale jeśli ktoś wam wejdzie w drogę, to najlepiej go wykończyć. To przecież takie proste. Jeżeli ktoś cię uderzy w lewy policzek, to podstaw mu swoją 45 pod nos i odstrzel mu mózg. No, testament wersji 1-1. No, te dialogi są dobre. Okay, na misję lecieć, proszę. A jeszcze trochę surowców. Dobra, więc... Aha, okej. Okay. Aha. Znowu nie mam... Nie mogę nic budować. Eskortować Neo. Ja bardzo chętnie bym go eskortował, gdybym miał dostęp do... do ciężkich dział elektrycznych, ale nie mam dostępu, więc... więc będzie problem. Przetransportuję mony elektryczne. No nie jest to samo co Crater z ciężkim działem, ale zawsze coś. No więc taki odcinek. A późno wstałem, nie? Dla mnie to jest rano. Ja w weekendy tak sobie lubię pospać, nie? Standardowy dzień się idzie do pracy, trzeba wstawać o 6. No tutaj w weekend sobie lubię pospać, kurczę. I przy okazji posiedzieć w nocy.
No, kawka jest, zaopatrzony jest człowiek. Kostki wyrzucone u mojego pieska. To jest, kurczę, siła szczęku psa. No. To taki indyczek babcia zrobiła i rzuciłem jej kosteczki i po prostu żaden problem widzę. Najmniej, bez najmniejszych problemów. To jest suczka, owczarka niemieckiego, jest trochę mniejsza niż pies, ale i tak chrum nie ma. Dobra, Neo już za mną podąża. W ogóle na Discovery właśnie, chyba to było Discovery, to że oglądałem taki ciekawy program, albo to był filmik na YouTube, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to było o świadomości. I o co chodzi, że chodzi o to. Niepotrzebnie wziąłem te, skoro nie mam zaopatrzenia. Zaraz je przetransportuję z powrotem chyba. To co chodzi z tą świadomością? Podobno jest grupa zwierząt, no nie? Które mogą, można powiedzieć, że potrafią, albo raczej wykształciły sobie jako taką świadomość. Pies chyba akurat nie należy do tej grupy. A jak można to sprawdzić podobno? To się robi prosty test z lustrem, wiecie? Podstawia się lustro. Jeżeli zwierzę zrozumie jakby i się skapnie po chwili, że to widzi siebie w tym lustrze, no to można powiedzieć, że zaliczyło ten test świadomości. Jeżeli nie, będzie myśleć, że to ktoś obcy, inne zwierzę i na przykład próbuje, nie wiem, atakować, szczekać na to lustro, no to jest, powiedzmy, to bardziej, ten bardziej prymitywny trochę organizm, no nie? I ponoć jest grupa zwierząt, znaczy te inne to może tak, nie wiem, potrafią się nauczyć, że to jednak nie jest ktoś obcy w tym lustrze, ale są takie, które rozpoznają to dość szybko, nie? Albo może i od razu, że zobaczą, o, widzę siebie, nie? I zaczynają się odpowiednio zachowywać przy tym lustrze, że na przykład próbują się oglądać i tak dalej. I na przykład jednym z takich zwierząt jest delfin, podobno. Delfin zrozumie i zauważy, że to jest on sam i zacznie na przykład przeglądać sobie brzuch. O, bo wiecie, delfin nie ma jak. Ale że jest ciekawy i widzi w lustrze, to zacznie się, wiecie, tam robić jakieś gesty i tak dalej. Zacznie się przeglądać po prostu. No więc ciekawa sprawa, nie? No więc mamy nasze mony elektryczne i zobaczymy, co tu się będzie działo. O, to jest cała taka baza, okej. What the hell? No tak. Zawsze mądrze, nie? Zawsze mądrze. Nie dać mi możliwości z tego uzupełniania amunicji i atakować jednostkami powietrznymi, no misjonistyczną jakąś misję, propagandę, tak? Żeby nie dostałem w internecie nagrań z twoją koleżanką. A jaki burn. O, jak zniszczył Sombrę, biedna Sombra, no. Używając frazesów z Mass Effecta, apply medigel to burned area. Dobra. Jest Neo? Jest. Dobra, panie Neo. Gdzie jest baza UCS? Rozumiem, że mam cię dostarczyć, ty zrobisz resztę. Mhm. Tak obstawiam. No i tutaj próbują nas jakoś tutaj kąsać, że tak powiem, ale i mają tutaj dużo granatników. Granatniki są najgorsze, spróbujemy się ich pozbyć. Okej. Okay. Fęk na szczęście to jest taki potwór, że się zregeneruje w parę sekund. Okej. Okay. Dużo was? Dużo was, ale nas jest więcej. I was załatwimy, nie? O nie, nie, plazma. A w sumie mam pola siłowe. No dobra. No nie wyszło wam trochę. Jeśli
Niegdysiejsi sojusznicy z UCS, te granaty są naprawdę mocne. Are you fucking kidding me? No, no nie, no jajca, po prostu jajca. No widzicie to? No jak ja mam się dostać tam bez strefy lądowania, no? Nie dali mi żadnej kasiory, nic. Dobra. Trzeba to powtórzyć, no, no pięknie. No też zrobili. Nie, no ty musisz tu stać po prostu, wy też musicie tu stać, bo to są jakieś jaja, no. Nie dali mi żadnych pieniędzy kompletnie. Nie mogę budować, powinienem był przetransportować 5000, dobra. Ale mam nadzieję, że kratery teraz obronią. Dobra, szybko nadrobię stracony czas i już. No tak, no strefa lądowania poszła, utknęliśmy w Egipcie. Oczywiście tutaj to jest zażalenie na autorów, że nie pomyśleli, że w ruchu żywa jednostek latających, to może mógłbym tu wybudować jakieś centrum zaopatrzenia, nie tylko strefę lądowania, no ale... A, poradzisz sobie. Że jakieś artefakty chociaż, coś, no... Nie, nic. Co, jedzie już armia? Jedzie już armia. Dobra. Okej. Więc wygrywamy tą potyczkę bez większych problemów. Neo na szczęście jest ignorowany przez nich. Na szczęście. No. Teraz nie zniszczycie tego lądowiska, choćbyście się skantożyli. Nie, 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 nie! Dobra. Dobrze oberwie. Szkoda, że nie mogę do tuneli się dostać. Tam była takie... Nie, 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 nie. Tam były takie fajne złoża... Tam była kasiorka, no nie? Jak dobrze pamiętam. No, macie pilnować. A tu crusher się robi. Wolałbym działo elektryczne. Gdzie ty jesteś? Neo. Kurczę, no jaki... Reaguj trochę szybciej, chłopie, no. On pewnie po prostu ogląda. Drogie panie z LC. Ze swoich po prostu włamuje się do kamerek i ogląda w łazienkach czy coś. Świntuch jeden. Dlatego tak się nie może skupić i opóźnia się tutaj z jazdą. To mały świntuszek, no. Proszę tylko nie wjechać przypadkiem do teleportera, bo ja bym się wolał dostać do wrogiej bazy tradycyjnymi metodami. Okej. Okay. Piramidy Cheopsa. I inne Hatszepsuty. Co to się odwala? O jedny. Proszę strzelać, strzelać, strzelać. No patrz, zaraz będzie chciał. Neo, gdzie ty jesteś, no? Gdzie ten Neo? Potafian jeden, no, żeby nie zginął przez przypadek. Tu mam jakieś obawy pewne. O jest, dobra. No i baza jest chyba gdzieś tutaj. I mam się tam po prostu dostać, tak? No dobra. Czy ja muszę używać teleportera, żeby tam wjechać? Wydaje mi się, że nie jest to jakieś super konieczne. No i miałem rację. Nie jest to konieczne. Wow! Wow, 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 wow. Cofaj się, o jedne, co to ma być? No, was, powaliło was chyba, no. Jak ja miałbym...
Powiem wam tak, już widzę tę misję po stronie ED. O matko! To są jajca straszne, widzę. Okej, proszę zniszczyć te jednostki latające. Straszne jaja, po prostu. Dobra, bez komentarza. No nie możecie stąd strzelać do cholery. Tu. To zaraz nie będzie amunicji i dupa. Pięknie. Kolejne lecą. Dobra, musimy się szybko dostać do tej bazy, wejść do środka, zhakować cały system. Bo inaczej, no, będzie tylko problem. Nie, nie tak, no, to klikanie zawsze mnie tu wkurzało trochę. I tak. No nie, Neo, co ty? Patrzcie, widzicie co on odpierdacza ten funk. Dobra, udało się. Dobra, nie ma zasilania. Super. Nie ma. Dupa, nie ma zasilania, jest zasilanie. Aż cholera jasna, no. Przecież nie wjadę tam na YOLO do tej bazy, nie? Dobra, wyłączcie zasilanie. Nie będzie problemów. Trzeba dezaktywować te fortece. Jaka jazda, co? Masakra. O, jeny straszne to jest. Weź tu. Zhakujesz tą bazę w końcu, Mendo, czy nie? Dobra. O, jeny. Rychło w czas ma rychło, no. Nie śpieszyłeś się. Musiałem wjechać do środka. Tak kompletnie do środka. Czy było to problematyczne? No co ty, bracie? Aha. Okej. Okay. Ucieka. Wykonał zadanie, tak. Poławiliśmy się, widzieliśmy eksplozję. I spokój, tak? Coś zostawiłeś, bracie. Fang, generale Fang, Captain Claw. No, zostały jakieś takie wypierdki pojedyncze, ale zaraz się ich pozbędziemy. Wracając do testów świadomości. Kto, jakie zwierzęta jeszcze przeszły? Część małp przeszła. Mamy pole surowców. Okej, okay, razem tego pole surowców. No. Było już właśnie parę takich zwierząt. Delfin na pewno. Trochę małp. Jeden z ptaków chyba też ogarnął. Tylko nie pamiętam jaki dokładnie. Jeszcze tam jakieś były wymienione, ale już nie pamiętam. Te na pewno mi zapadły właśnie w pamięć. Czyli delfin. Delfin, szympans bodajże i jeszcze jakieś tam zwierzątko były. No, no, te trzy, ten ptaszek. O. Reszty nie pamiętam za bardzo. Czy Neo wsiadł do transportowca? Nie wsiadł do transportowca. Ten jeden mon jest nieźle uszkodzony, ale myślę, że przetrwa. Poradziliśmy sobie, nie? Trzeba się pozbyć działek elektrycznych, tych maszynowych.
To macie własne źródło zasilania, co? Robaczki. Ty jesteś najbardziej uszkodzony. Wiedziałem, jak zwykle. Captain Fang. Jedno UCS trzeba przyznać. Bazy potrafią robić fajne, duże, niezłe. I wkurzające w niszczeniu, ale to inna kwestia. Dobra. Zniszczyć siły UCS. Doskonale. Doskonale. Szkoda, że nie mogę się do podziemi dostać. Zaraz nie będzie energii. Gdzie dym się cofnął, o właśnie. Więc to znaczy, że elektrownia jest dezaktywowana. Śmieszy mnie ten efekt zawsze. No i teleport się został. Baza OC została zniszczona. Neo ma rację, że ta wojna to brudna robota. Ja cieszę się, że walczysz dla nas. Mam nadzieję, że duch w maszynie jest teraz zadowolony. Przeprosiny przyjęte. Niech szczęście zdrowie będą z tobą. What? Przeprosił ją? Jeżeli ją przeprosił, to się nie spodziewałem tego po Neo. Tylko charakterze początkowym, jak było widać. Przeprosiłeś Sombrę, bracie? O. Znaczy powiem, wypada przeprosić panią tutaj, ale jednak... Nie spodziewałem się. Z ciekawości, mogę zniszczyć piramidę? Czy jest niezniszczalna? Chyba jest niezniszczalna, coś czy... No, dużo obrażeń jej zadałem, wciąż się trzyma. Ja tylko tak sobie zwiedzę tą mapę, zobaczyć co tu jeszcze jest ciekawego, nie? Ewakuujemy się. Ale jeszcze zwiedzę troszeczkę, południe w szczególności, tam gdzie była baza ED. Czy to może... Czy to... Nie, zaraz. To Neo ją przeprosił, czy ona Neo? Z ciekawości. Gdzieś duch w maszynie jest teraz... Ona jego? Nie wiem. Zaś mi to nie gra. Musiałem sobie przypomnieć poprzedni dialog, jaki był. Już mi uciekło. Dobra. Nowe pole surowców zostało lokalizowane. Poletka surowców, nie pola surowców. Czyli są pola, tak jak były. No, ale to chyba nic nie ma. Dobrze, że Fang jest taki szybki. Przez to nie tracimy aż tak dużo czasu na zwiedzanie. No nie, tu nic ciekawego nie ma. Możemy się cofnąć. Dobra. Jeszcze jadą. O, dwójka? Dwójka jedzie tu. Armia monów elektrycznych. Jak trochę zdobędą doświadczenia, tak jak na przykład drugi poziom, to już się robią całkiem niezłe. Na pierwszym to jest to trochę meh. Ale im wyższy poziom, tym jest lepiej. Na drugim już jest w miarę, a później to już się robi. No. Poziom trzeci. Sporo więcej HP. 60 obrażeń, no to czy takie, no... Już jest ładnie. Do bazy proszę lecieć. Przyspieszamy. Czterokrotnie. Crashery. Czyli takie coś, tak?
750, pancerz na 600, no, myślę, że, a, jeszcze się nie zrobiła trójka, okej, okay. Myślałem, że już mam najnowszy model. Ja czekam na działa elektryczne. No, amunicji prawie nie ma. Zaraz na szczęście regenerator zrobił tutaj porządek. Na misję proszę zabrać resztę, w tym Fenga. Proszę dostarczyć amunicję. O, jak się ładnie ustawiliście po prostu. Już widzę, żołnierskie ziemiosło wchodzi powoli. Już zregenerowany, no to jest. Regenerator to jest cacko. W ogóle, więc niedługo będą te święta, będzie trochę wolnego, będę mógł się zająć różnymi rzeczami. Nie wiem, czy sobie Cyberpunka nie kupię. Przetestować. Polska gierka. Wiedźmina grałem, przechodziłem, Wiedźmin był super. Jak dla mnie osobiście, może ktoś mnie nazwie jakimś heretykiem, ale... Chyba bardziej mi się podoba Mass Effect, ale Wiedźmin jest zaraz za nim, myślę, jako druga. Jedna z najlepszych gier, jakie grałem, myślę. Jako drugim miejscu, no poza trylogią, w sensie, tak, trylogia będzie jako pierwsza trylogia Mass Effect pewnie. A Cyberpunk jeszcze nie kupowałem. Obczaiłem tylko trochę jakieś tam recenzje, pierdoły. Mówią, że jest bugów sporo, dlatego tak się wstrzymałem. Może akurat spaczują do świąt i tak dalej. To sobie strzelę, zobaczymy, jakim to wyszło. Przy okazji. Dobra, no kończymy misję. Kończymy misję. Tak. Defender wydobył 67 tysięcy. Wow. I teraz mamy tą misję z działem plazmowym, nie? Zobaczymy, o co tam chodzi. Zmieniamy tempo. I mamy tak, Kongo. Neo nie tracił czasu i dostarczył nam jakieś tam dotyczące działa plazmowego. Okej. Okay. Kody dostępu. Dobra. Czyżby też nie mogę robić nic szczególnego? No tu już coś mogę. Tu już coś się dzieje. Mogę budować. Wow. Tandery. Okej. Okay. Od Sombra znowu. Twój przyjaciel Neo zaskoczył mnie tymi kodami dostępu do broni UCS. Dzięki niemu prototyp działa plazmowego może dostać się w nasze ręce. No, otrzymuję, że oni sami włożyli nam w ręce narzędzie do zniszczenia ich baz. Mnie to nie przeszkadza. Do zniszczenia bazy UCS użyj ich działa plazmowego. Nie jesteśmy zainteresowani tą bronią. Nie jesteśmy zainteresowani tą bronią. Siostro, przyjdzie czas, że spuścisz stąd. Jest wojna, jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś. Obywatelska inicjatywa Neo za uczciwością w polityce. Nie rozmawiam z tobą. No to nie będzie więcej kodów. Neolandia Embargo 01. I dobrze, masz tyle fantazji, więc na pewno znajdziesz sobie inne miejsca na umieszczenie swoich kodów. A przede wszystkim tych twoich komentarzy. Niech szczęście i zdrowie będą z tobą. Nie lubią się strasznie. Nie lubią się. A, jak się nie lubią. Okropne. Dobra, działo plazmowe. Czyli rozumiem, że Kryon? Ja się pytam, mili państwo, czemu ja wciąż nie mam dostępu do ciężkich dział elektrycznych. Cholera, no. Why? Okej, okay, co tu mam? Zniszczyć bazę UCS. Okej, okay, dobra, zniszczyć bazę UCS, jasne. Proszę się załadować do Jowisza i lecimy. O, dawaj jeszcze tego mona elektrycznego. Lecimy. Tutaj mógłbym zacząć budować, ale nie buduję dlatego, wiecie, bo nie wiem, gdzie dokładnie jest złoże surowców, ale niech będzie, że zrobimy jakieś takie podstawowe kombinacje budynków, czyli baterie, pierdoły. Lecą sobie świecące baterie. Jakoś, nie wiem, farbą luminescencyjną, czy czym pomalowali, tak? I teraz mamy świecące kolory. No bez jaj, do cholery. Dobra, na szczęście przycheatowałem i mogę. Czy wy jaja sobie robicie chyba tak szybko od razu?
Nic z tego, frajerze, teraz ci się nie uda. Taki manewr. O. Zcheatowałem, mogę wyładować jednostki. Ha! Cały się w dupę. No. No patrz, patrzę jakie, kurczę, agresywne dziady, co? Od razu. Ale was unieszkodliwie i będzie po problemie. Proszę bardzo. Już? No. Trzeba było tak fikać. O, uwaga! Uwaga! O, dobra. Ja wiem, że tu nie ma kolizji, ale chciałem sobie zażartować. Już, szybki atak, teraz zniszczysz lądowisko! Możesz sobie smoknąć się w tyłek. Dobra, czy są tu jakieś surowce w ogóle? Tak nic? Na razie te misje po stronie ED to bardziej przypominają te sulsowe czy coś, no zero surowców, jakiś wczesny atak, że mi rozpieprza lądowisko i tak dalej. Co to być? O ja pierniczę, ale dużo surowców. No ludzie, no. Znowu I'm triggered, nie mogę zrobić równoładnie. No, ale surowców, nie? Jakie bogactwo. No, czuję się jak jakiś szejk arabski, kurczę. No. Normalnie szejk arabski, jak pyt. I tu jest taka dolina. I zobaczymy, co tam dalej się kryje. W tej dolinie. Co tam się kryje w tej dolinie? No ewidentnie więcej surowców nie ma. To wszystko, czym dysponujemy. Fajnie. Będzie pan zadowolony. Przynajmniej mogę ich pięknie punktować generałem Fengiem. Proszę. Jak pięknie, co? Poradzi sobie. On was wypunktuje. Po prostu jak leszczy. O. Unikam granatów. Mógłbyś trochę szybciej obracać to swoje działko plazmowe? Muszę robić tak. O. Granaty są groźniejsze niż rakiety. Dobra, 4 mechy to już trochę potrafi pieprznąć. Ale on to stankuje, bo to jest Feng, a nie jakiś wypierdek. Patrzcie, jak tankuje. Transporter dotarł na miejsce. Dobra, cofasz się. Wyładuj. No, misja normalnie w stylu Soulsów. Feng się cofnął. Zaraz wykorzystamy naszą armię monów elektrycznych. Wiadomo, to nie to samo co Crater z ciężkim sprzętem. Ale też się nada. Czy oni nas gonią tak z ciekawości, czy się cofnęli? Stoją. Frajerzy stoją. Dobra, to stójcie sobie. Też powinniśmy dezaktywować ich dość szybko. Czy oni mają rakiety naprowadzane w ogóle? Chyba nie. Jaka bieda po prostu. No UCS, no. Żenadę. Żenada, no. Straszne. No, Captain Feng. Centrum zaopatrzenia. Więcej do szczęścia nam nie potrzeba. Mamy bazę. Okej, to jest taka fajna dolina. Oaza wręcz tu jest. Oaza i fortyfikacje. O,
Trochę dużo tych fortyfikacji. No dobra, to jedziemy od góry. Feng będzie ich punktował. Przynajmniej do momentu, aż nie opracujemy działa plazmowego, nie? Punktuj ich, bracie. Pięknie. Ładny zasięg. Dużo obrażenia. Punktowanie, tak zwane. Killer zasrany, nie? Feng. No jeszcze gargoyle widzę. Okej. Dużo gargoylów. No to dajemy nasze mony z działkami maszynowymi. Poradzą sobie spokojnie, myślę. Tutaj z kolei przydałoby się zamontować ciężkie rakiety. Ile tutaj jest? 20 tysięcy. Jaka bieda. Czekam na rozkazy. Tak, na rozkaz. Się prawie zregenerował. Dobra, czekamy. Wykraść im technologię. Czyli to znaczy, że tam mam się dostać, żeby ją wykraść? Czy to jest po prostu znak, że muszę rozpierniczyć całą tą bazę? Prowo. Jest, prowo się udało. Zobaczcie. Jaka chmara po prostu leci, nie? Skurczybyki. Dobra, chodź. O, już lecą. Dobra. Proszę tutaj lecieć. Rakiety nasze, które się naprowadzają już lekko, ale się naprowadzają. Feng, czemu ty nie strzelasz? Mógłbym tę bazę zniszczyć rakietami po prostu. Ale musiał dostarczać amunicję cały czas. Logistyka będzie musiała być na najwyższym poziomie. A logistyka na najwyższym poziomie tutaj w grze ARF to jest żart. I spamują gargoyle z pojedynczym działkiem maszynowym. Super. Miotacz dźwiękowy zaraz się opracuje. Szkoda, że tylko, że model pierwszy coś czuje. Dobra. Bardzo dobrze. Sięgniesz? O, sięgnie i zniszczy fortecę. Super. Mógłbym też odciąć zasilanie po prostu, aczkolwiek... Stop. Zniszcz naprawczych. Nie, tak. No. Weź tutaj czasami kliknij, to też jest... Ile żeście ich zrobili? Ja pierniczę. Co ty kombinujesz? Transmitter energii. Nie wiem, to strzelacie czy nie strzelacie? Nie wiem. Ale znowu muszę tak blisko, no. Why? Dezaktywuj go. Dezaktywuj Mendę. Dobrze. Jeszcze jeden strzał. Dezaktywuj go. Super. No możesz rąbać tą fortecę ponownie. Świetna obrona, nie? Działka 20 mm, jakie dobre. Okej. Okay. Opracowujemy kolejny miotacz dźwiękowy. A po tym miotaczu... Nie wiem, chyba będziemy mieli dostęp do artylerii plazmowej, tak?
W sensie mam nadzieję, że chodzi o kriony, a nie stacjonarną. Stacjonarną to ja mam w dupie, jak mam płacić 5000 za przeładowanie. Dobra. Weź go unieszkodliw, o. Wyłącz go. Dobrze. Tutaj będą próbowali cały czas nam jechać. Frajerzy. Nasze działka 20 mm. No lepsze niż wasze. Możecie sobie. Zobaczcie jak długo. Ty kombinujesz, frajerze, no. Ktoś powie, weź tu podjedź tymi kryterami. Chyba tak zrobię w końcu. No, o to chodziło. Dobra, to może marnować kasę, będziemy niszczyć, o. O, pięknie. Tak będzie cały czas próbował postawić tutaj. O, biedny jesteś. O, biedny jesteś. Nie, nic tego nie. I'm sorry. Nie. No nie wjadę tutaj monami, bo mógłbym ponieść trochę strat, więc wolę strzelać sobie tak spokojnie. O, jest zasięg. Atakują nas takim szmelcem totalnym, więc nie ma problemów. Okej, okay, granatnik. Granatniki to są, to jest zmora. To już jest coś gorszego, nie? O, proszę bardzo, Tiger znowu. Zaraz oberwie rakietami. No, opracowuje się cały czas. Kawa. Lubię kawę. Dla samego smaku. Moon Project, o, to będzie ja, to będą jajca, coś czuję. Będę czytał poradniki do tego, cholera. Nie nas straszyliście mnie, że to będzie Lost Souls Experience. Ja tu mam flashbacki z Wietnamu, znaczy z Lost Soulsa. Więc nie, będę się wspomagał. Wspomagacze tak zwane. Ale się dziwię, że tak mało ludzi o tym pamięta, no. O tej gierce, że chyba nie chcę sobie jakoś ściągać kredytów i przypisywać, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy nie byłem pierwszą osobą, która zaczęła normalnie kampanię nagrywać tutaj. Inni też zaczęli, nie? Chociażby niektórzy z was tutaj, drodzy widzowie, którzy oglądacie, widziałem, że na waszych kanałach też zaczęliście, ale kurczę, czy ja nie byłem pierwszy, nie? I się dziwiłem, że nikt normalnie tego nie nagrywał. Pamiętałem tę grę już dawno, mówię, grałem w dzieciństwie w nią grałem, już chyba w jakiejś podstawówce jeszcze grałem, no już w nią, pamiętałem ją. Tylko wtedy nie ogarniałem, bo nie znam angielskiego za bardzo, miałem chyba wersję angielską, chyba. Nie pamiętam dokładnie, ale nie szło mi w niej totalnie wtedy. Tam doszedłem trochę w kampanii UCS, pamiętam. LC to mi utknąłem na drugiej misji w Polsce. ED chyba też doszedłem trochę dalej, ale miałem problemy. Chyba do Bułgarii? No, coś takiego. I tak nikt nie nagrywał, tego nikt nie nagrywał. Ja pierniczę, nie? Sobie myślę, co tu zrobić za content, że tak powiem, na YouTube'a. Tak sobie pomyślałem, że zacznę coś robić. Zrobiłem filmik demonstracyjny, tak? Pojawiły się pomysły, żebym zrobił z tego serię. Dobra, nagrywam, nie? To taka gierka polska przecież tutaj, Reality Pump i w ogóle. Nikt się za bardzo tym nie zajął. O co chodzi, nie? Dobra, no zróbmy serię. I poszło. No się filmiki z gry to kręcili, nie? O tak, tutaj powiem, że zgadza się. Filmiki robili jak najbardziej. Ale kampanii? To nie kojarzę, żeby ktoś zrobił kampanię. W innych językach to być może. Widziałem, że była seria niemiecka.
i tak dalej, ale u nas to jeżeli ktoś jest i pokaże, że faktycznie zrobił wcześniej, no to oczywiście przyznam rację, że mogę nie być pierwszy. Jak najbardziej, tylko po prostu tak mi się wydaje, mogę się mylić. A coś mnie doswiedzi strasznie. No. Wydobyliście wszystko, co? Wydobyliście, Mendy. Straszne. Nie, no, atakujemy monami, no. Nie mam kreaterów ciężkich dział elektrycznych, to tradycyjne LC będzie, mony i tak dalej. Oj, no, jaka bieda. Jeszcze się nie mogę obronić kompletnie. Wow, 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 wow. Tutaj jest niezły fort sobie zrobili. Granaty. Nie. Co to ma być? No. Zniszczcie termity. O, proszę bardzo. Jeszcze parę sekund. Zaraz będziemy wiedzieć, czy mam, czy nie. O, jak będę miał kryony, to... jak zwykłą artylerię, to mówię, to sobie wsadził dupę taką artylerię. Czy nie mówię, no może być użyteczna, bo damage, który robi, to podobno jest potworny. Ale jednak... no, płacić za przeładowanie. Też bym wolał, żeby robiła słabsze obrażenia, ale żebym nie musiał płacić w kółko. Nawet mam ochotę też, wiecie, jakby zrobić serię Supreme Commandera. O, te bitwy na taką skalę, nie? Ja pierniczę. Dobra, jednak nie mam. Aha, czyli miałem wszystko tak rozwalić, no super. Dobra, rakietami mógłbym to zrobić, ale miałem wszystko. No więc nawet mam ochotę na Supreme Commandera grałem. Jedyneczka, te mapy wielkie, bitwy na dużą skalę. Wow. Może to była kolejna seria. Total Annihilation, tak faktycznie jest. Też trochę grałem. Ten staroć, że tak powiem. Też już Supreme Commandera też można już uznać za staroć. No więc też jest ta gierka. Ale... Też nie chodzi tak idealnie, o ile pamiętam, na tych nowych systemach, rozdzielczość i tak dalej. No, zobaczymy. Ja bym był bardziej trochę za subcomem, jeżeli już, nie? Subcoma przejść sobie. Może po subcomie byłby Total Annihilation. Nie wiem, czy on nie jest przypadkiem trochę trudniejszy, bo coś próbowałem pograć, więc Supreme Commander byłby takim przygotowaniem. A poza tym Supreme Commander, no nie jest taki długi, wiecie? To nie jest taka długa gra. To misji w kampanii jest 5 chyba? 5 albo 7 jakoś tak w każdej kampanii. 3 frakcje, no to 21 lub 15 misji. No nie ma tragedii. Jeszcze jest taka gra, wiecie, Command Conquer Generals i Command Conquer Zero Hour. Tam były trzy frakcje, Chiny, USA i tacy terroryści jakby gla. I to też kiedyś, ojej, ile ja w to grałem, ja pierniczę. Command Conquer był świetny, jeszcze miałem to Zero Hour, czyli ten dodatek, gdy sobie robiłem te kampanie tymi generałami, nie? Bo tam byli tacy. Najbardziej chyba lubiłem od lotnictwa gościa. O, Command Conquer, świetne. Można kupić na Originie tą grę. No, świetne. Też klasyka po prostu, totalna. Też można by to nagrać. Zobaczymy. Bo ARF się w końcu skończy, prawda? Chociaż planuję też kolejną część 2160, ale... już przy obecnym tempie nagrywania dwa filmy na tydzień, to może faktycznie nie ma co się martwić aż tak, bo to daleko jeszcze zanim to się skończy. Aczkolwiek jakieś tam plany można by zrobić. No, ewentualnie, nie wiem, polanie. To też jest polanie. Widzieliście, prawda? Polanie. O, co to za fortece, żeś ty tu zrobił, baranie, no. Tutaj to musimy rakietami się tego pozbyć po prostu, no. Chyba, że tu są jakieś tajne przejścia, o których nie wiem. Może tak jest. Zgubiłem się trochę z czasem znowu. Chyba zaraz będzie koniec i pewnie tę misję dokończymy w kolejnym odcinku. Nowe pole surowców zostało zlokalizowane. O, surowce, więcej surowców.
Yes. Geniusze. Geniusze. Czy ja znowu mogę was załatwić? Dawać kretery na plecy. Niech załatwią elektrownię. Będzie po kłopocie. Aha. Dawać kretery, no. A wy macie problemy, no. Ale wy macie problemy. Proszę. Dobra, podjechać tu, gdzieś tutaj. Supreme Commander. Dobra, bitwy na mapie 40 km. Oczywiście znowu mendy. No. Ja pieprzę, no. Czemu tak wam się robi, do cholery, no? Prawda, nie możesz tu sięgnąć? Możesz. Sięgnij. O! Właśnie czasami, wiecie, jak ruszą, to już niczym nie zatrzymasz normalnie. Komenda, stój, rusz się w inne miejsce. Nie, jedzie dalej. Muszę zmienić zachowanie jednostki, dopiero wtedy zadziała. Dobra, chyba nie mają zasilania. Nie mają zasilania, dobrze, więc wjeżdżacie i niszczycie. Ciekawe, co tutaj jest w tym rogu. Pewnie nic, ale kto wie. Mogę tam wjechać, wow. Nieźle. Mogę tu wjechać. Czadersko. A tu? Możesz tu wjechać? Znajdziesz drogę? Tutaj sobie poradzę, zniszczę powoli te konstrukcje. Oczywiście kolejne złoże. Trzeba to wydobyć i trzeba też przetransportować surowce. Weź do bazy. Wow, zmieści się tutaj. Nie chcę przeoczyć jakichś złóż surowców, nie? O to mi chodzi. Może jest tutaj coś? Nie wiem. Nie ma. No nic. Dobra, nawet skuteczne te mony. No w takiej liczbie to... Sznadel, broń elektryczna robi takie obrażenia, że... Szkoda, to trudno nazwać to jakimiś konkretnymi obrażeniami, ale w takiej ilości właśnie to działa. Działa, po prostu wszystko działa. Aha, jeszcze tutaj mają trochę sprzętu. No dobra, wydaje mi się, że już pora kończyć. Dokończymy ten odcinek w kolejnej misji. Ja to jeszcze zrobimy kopalnię, o tak. Zwiedzimy trochę mapę, może jeszcze są jakieś takie wysepki niewielkie, gdzie nie gdzie. Więc... Wszystko się jeszcze ogarnie. No, broni jeszcze trochę mamy. Tandery by się przydało opracować. Tandery można. Z rakietami być może. Ale to w następnym odcinku, nie? Dobra. A, no przecież mogę meteoryty im spuszczać na łeb. No nic, rozwaliliśmy ich standardowo. Więc ja zapisuję tutaj. O. I żegnam się z wami. Widzimy się w kontynuacji tej misji w następnym odcinku. Na razie.